co to jest i czym zajmuje się fizyka. Zacznijmy od początku. To jest mój kanał Fizyka od Podstaw, a to jest moja sala. Ci, którzy tu siedzą, to najpewniej moi uczniowie. To jednak nie ta sala. Najprostszym stwierdzeniem, czym zajmuje się fizyka, byłaby odpowiedź, że wszystkim. Mógłbym wymienić przeróżne urządzenia, w których można znaleźć zjawiska fizyczne. Ba, nasze życie, wybory czy wypadki często są o nie oparte. Nasze zmysły mają swoje fizyczne podstawy działania i nasze przyszłe zachowania, a nawet wygląd, są wynikiem zachodzących zjawisk fizycznych. Czy wiesz, że gdy stoisz, to twoje ciało jest kilka centymetrów niższe niż gdy leżysz? To zasługa grawitacji. Jest też milion innych doświadczeń, a wiele z nich możecie zobaczyć w warszawskim Centrum Nauki Kopernika albo na wielu pokazach fizycznych, z których urywki właśnie możecie podziwiać, bo nagrałem je specjalnie dla was. Aby zrozumieć takie z pozoru tajemnicze zachowania jak tęcza, wschody i zachody słońca, czy możliwość wydostania się z bagna poprzez ciągnięcie się w górę za włosy, należy sięgnąć do fizyki. Pierwotnym instynktem, który zapoczątkował fizykę, była ludzka ciekawość. Człowiek zawsze starał się wyjaśnić przyczyny powstawania obserwowanych zjawisk. Głównymi metodami badań fizyki są doświadczenia i obserwacje, na podstawie których dochodzi do pewnych wniosków, czasem błędnych, prowadzących donikąd. Fizykę uważa się za królową wśród nauk doświadczalnych. Na lekcjach przyrody pewnie spotkaliście się z pewnymi pojęciami fizycznymi, jak ciało fizyczne i substancja. Do ciał fizycznych zaliczymy rower czy elektryczną hulajnogę, natomiast składają się one z różnych substancji, np. plastiku, stali albo gumy. Aluminium, zwane też przez niektórych amelinium, to substancja, a łyżeczka to ciało fizyczne zbudowane z tej substancji. Substancje zaś mają swoją wewnętrzną budowę składającą się z cząsteczek, a cząsteczki składają się z jeszcze mniejszych drobin zwanych cząstkami elementarnymi. Na lekcjach fizyki będziecie posługiwać się też wieloma pojęciami i kilka z nich zebrałem dla was w jednym miejscu, by łatwiej było je przepisać, zamknąć zeszyt i nigdy więcej do nich nie wracać. Są to trudne pojęcia i naprawdę nie warto sobie tym zaprzątać głowy w tym momencie, no chyba że wasz nauczyciel myśli inaczej. Kto chce, niech sobie zrobi zdjęcie i zapozna się z tymi informacjami, albo zapauzuje filmik. Badaniem przyrody zajmują się też inne nauki, takie jak chemia, biologia i geografia. Z tymi naukami spotkacie się na innych lekcjach i tylko od was, od waszego nauczyciela i od waszych zainteresowań zależy, który przedmiot upodobacie sobie najbardziej. Pewnie będzie to WF albo plastyka. Jak wcześniej wspomniałem, fizyka ma szeroki wachlarz zainteresowań. Tak duży, że trudno to ogarnąć w jednym filmie i w sumie nawet nie będę się starał, bo i tak nie dam rady. Mogę za to z czystym sumieniem powiedzieć, czym wy będziecie zajmować się na fizyce w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej. W szkolnej fizyce spotkacie się z kilkoma działami. Będzie to kinematyka, czyli nauka związana z ruchem ciał bez uwzględniania mas i sił działających na te ciała. Będzie też dział z dynamiki, w którym pojawią się masy ciał i siły, ale nadal każde z ciał będziemy traktować jako nieskończenie małe elementy. W szkole ponadpodstawowej pojawi się dział zwany dynamiką bryły sztywnej, gdzie rozpatrujemy to wszystko co poprzednio, ale już z uwzględnieniem rozmiarów i kształtów geometrycznych przedmiotów. Inny dział będzie zajmował się budową materii i objaśnianiem jej właściwości. Później powędrujecie do działu o hydro- i areostatyce, czyli fizyce poświęconej płynom, że tak to ujmę, nieruchliwym. Zajmiecie się w nim statkami i okrętami podwodnymi, ale też bardziej przyziemnymi sprawami. Odpowiecie w nim na pytanie, dlaczego w kranie płynie woda, którą część z was się umyje. W przyszłości pojawi się też dział zwany termodynamiką. Będziecie tam rozmawiać o przepływach cieplnych, temperaturze, stanach skupienia i zmianach tych stanów.
W szkole ponadpodstawowej rozwiniecie ten dział do tego stopnia, że zasada działania silników spalinowych albo pomp ciepła stosowanych w domach nie powinna stanowić już zagadki. Termodynamika też podsumuje informacje, których dowiedzieliście się w dziale o budowie materii. Grawitacja z prawem powszechnego ciążenia i zbliżony do niego dział związany z elektrostatyką, czyli dziedziną, w której mamy do czynienia z nieruchomymi ładunkami, to kolejne dość interesujące, ale też trudne do ogarnięcia działy fizyki. Po tych działach poznacie jeszcze wiele przydatnych informacji o prądzie stałym, zasilających wasze telefony komórkowe i polu magnetycznym, które wytwarzane w liniach wysokiego napięcia może wpływać na organizm ludzki i elektronikę. W liceum zajmiecie się też prądem zmiennym, jaki dociera do naszych gniazdek. Dowiecie się pewnie wielu rzeczy na temat wytwarzania prądu, rodzajach energii, w tym mechanicznej, cieplnej, elektrycznej i ich przemianach. To dzięki zmianom form energii możemy produkować energię elektryczną z wiatru w elektrowniach wiatrowych albo ze słońca w elektrowniach fotowoltaicznych. Już w szkole podstawowej dowiecie się paru rzeczy o ruchach drgających, jak fale na wodzie, fale akustyczne, ale też powszechnie wykorzystywane fale elektromagnetyczne. W szkole ponadpodstawowej dowiecie się, czym jest efekt Dopplera i jak on wpływa na wysokość dźwięku. Ruch drgający i fale elektromagnetyczne zapoczątkują jeszcze inny dział zwany optyką. W tym dziale poznacie budowę oka, teleskopu, peryskopu i innych układów optycznych. Dowiecie się też wtedy, jak powstają wady wzroku, no i jak je korygować. Z tą wiedzą wkroczycie w świat astronomii i podbojów kosmosu, ale też w pikoświat, w którym zgłębicie wiedzę o budowie atomu, energetyce jądrowej, bombach atomowych i zjawiskach fizycznych, które są jeszcze trudniejsze i pewnie bardziej abstrakcyjne niż to, czym zajmiecie się na pierwszych lekcjach z fizyki. W szkole średniej poznacie pewnie elementy mechaniki kwantowej i fizyki relatywistycznej, stanowiącej uogólnienie zasad mechaniki klasycznej. Jak widać, jest to ogromna ilość informacji, a to jest dopiero pewien elementarz, który będziecie rozbudowywać i poszerzać w kolejnych latach obcowania z tym przedmiotem. Metodą małych kroczków będziecie rozszerzać swą wiedzę i zdobywać umiejętności, tak jak kiedyś metodą małych kroczków uczyliście się chodzić. Osoby, które wybiorą fizykę jako rozszerzenie, znajdą się w gronie tych, którzy będą musieli wykazać się dobrą znajomością matematyki, myśleniem przyczynowo-skutkowym, poprawnym identyfikowaniem zjawisk i zastosowaniem odpowiedniego zapisu matematycznego. W przyszłości, rozwijając swoje pasje i zainteresowania w tej dziedzinie, możecie stać się naukowcami pracującymi w placówkach badawczych, inżynierami wielu dziedzin od branży chemicznej przez energetyczną, metalurgiczną, pokosmiczną. Fizycy są też dobrymi analitykami w bankowości i szczerze mówiąc nie narzekają na brak zawodów, w których mogliby podjąć pracę. W technikum na przykład, na przedmiocie mechanika techniczna, spotkacie się z zadaniami mocno opartymi na zagadnieniach z przedmiotu fizyka. Ogólnie wiele przedmiotów technicznych i zawodowych wykorzystuje wiedzę poznaną na lekcjach fizyki. Wiedzę, jaką ja zdobyłem na studiach fizyki, z powodzeniem wykorzystałem studiując inżynierię chemiczną i procesową, a także wykorzystuję w pracy. Jak widać, wykorzystuję też tą wiedzę w trakcie tworzenia kanału Fizyka od Podstaw. W waszym przypadku, na tak wczesnym etapie nauki, fizyka przyda się, by wyjaśnić zasady działania otaczającej was przyrody. Znajomość fizyki powinna pomóc wam zweryfikować komentarze, wpisy w internecie, błyskotliwe nagłówki w mediach i na stronach i ocenić ich autentyczność. Od kiedy żyjemy w świecie z bogatym dostępem do informacji, to nigdy nie wiemy, czy to, co czytamy, jest prawdą, czy też zmyślonym, fejkowym wpisem, zrobionym tylko dla oglądalności. Fizyka prowadzi doświadczenia i weryfikuje hipotezy. W ten sam sposób i wy będziecie mogli próbować weryfikować artykuły i szukać informacji w dobrych źródłach. Mój kanał też poddawajcie weryfikacji i krytycznej ocenie, bo mimo wszystko pojawiają się tutaj drobne błędy, potknięcia i niedopowiedzenia. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym materiałem będzie ich coraz mniej.
Na moim kanale znajdziecie posegregowane działami playlisty, w których możecie odnaleźć potrzebne wam treści. Jako że nie jestem profesjonalistą, a zaledwie jednoosobową drużyną uczącą się nagrywania, programów graficznych i tych do tworzenia filmów, to musicie mi wybaczyć słabą jakość pierwszych nagrań. Uczę się razem z wami, wy fizyki, ja nagrywania. Jest to bardzo trudne i czasochłonne zajęcie, organizowane ze środków własnych i tego, co wygenerują reklamy w moich filmach. Sprawia mi to jednak niepohamowaną przyjemność, że kolejne roczniki klas 7 i 8, a także szkół ponadpodstawowych korzystają z tych darmowych przecież materiałów dostępnych dla każdego z was. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystacie zgromadzoną tutaj wiedzę i przekażecie informacje o tym kanale dalej, by w świat poszło, że jest ktoś, kto chce wam pomóc na tym trudnym i często kiepsko prowadzonym w szkole przedmiocie. To dzięki wam kanał ciągle się rozwija i pojawiają się nowe treści, a filmy stają się coraz bardziej profesjonalne, co widać z każdym kolejnym filmem. Jest to nasza wspólna zasługa, wasza, bo daliście mi kredyt zaufania i wspieracie lajkami, udostępnieniami i komentarzami. Trzymajcie się, życzę sukcesów!